Dzień dobry, witamy Państwa przed inauguracją rundy finałowej. Ze mną Igor Lewczuk. Bardzo prosimy o pytanie dotyczące jutrzejszego meczu z Lechem Poznań. To jest zapytam na początek, jakie nastroje przed tym drugim z rzędu meczem z Lechem? Nastroje? Jak najlepsze. Humory dopisują, nie może być inaczej, więc jest okej. Okay. Dzięki tej wygranej w Pucharze Polski wy macie przewagę psychiczną nad Lechem do końca sezonu? Nie wydaje mi się, żeby to była taka przewaga, o której można byłoby mówić i na tej przewadze, prawda, jechać do końca. Myślę, że to będzie może być kompletnie inny mecz, więc nie ma co przywiązywać wagi do tego wyniku z finału. Kolejne pytanie. A czy sam fakt, że gracie zaledwie tydzień po ostatnim meczu z Lechem, będzie wam sprzyjał, może przeszkadzać? Czy to w ogóle nie ma wpływu na to, że dwa mecze w jednym tygodniu tak naprawdę z tą samą drużyną? Na pewno lepiej podejść do następnego meczu po zwycięstwie, ale tak jak wspomniałem, myślę, że to może być kompletnie inny mecz, więc okej, wygraliśmy, ale nie ma z tego co robić wielkiego halo, prawda? Grzegorz Nowaczyk, Czwórka, Polskie Radio. Nawiązując do tego meczu ostatniego, po jutrzejszym meczu co śpiewacie, wiersze recytujecie, czy będziecie rozmawiać z dziennikarzami? No zobaczymy jaka będzie wena, prawda, bo jeżeli będzie wena do recytacji jakiejś, kto wie, ale nie, myślę, że no chyba, że komuś się naprawdę weźmie na recytację, to nie, to zobaczymy, ale myślę, że nie, wszystko będzie w porządku, tak jak było. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Jak to jest zdobyć dwa lata z rzędu Puchar Polski z dwoma różnymi drużynami? Jak to jest? Na pewno miłe uczucie, prawda? Chociaż z drugiej strony nie ma czym się aż tak bardzo podniecać, bo myślę, że jeszcze ważniejsze wyzwanie jest przed nami, więc przede mną również. Więc mówię, te świętowanie to troszeczkę trzeba odłożyć na późniejszy czas. Wy się tym Lechem już tak trochę nudzicie, czy jest coś, z czym oni mogą was jeszcze zaskoczyć? Ja myślę, że oni nas i my ich możemy jak najbardziej czym zaskoczyć. Tak jak powiedziałem wcześniej, że mecz meczowi nie jest równy i różne są sytuacje na boisku, gdzie czasami się przydarzają błędy, więc myślę, że o żadnym znużeniu i nie może być, prawda, mowy. Wyczerpaliśmy chyba temat, za chwilę. Trener Berg. Dziękuję bardzo.